Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym różnic doktrynalnych pomiędzy nauczaniem przedsoborowym tak zwanym i posoborowym, czyli tym, które zostało de facto wprowadzone różnego rodzaju dwuznacznymi zapisami podczas Soboru Watykańskiego II. Jest to dość luźna analiza wedle znalezionych kategorii. Ponieważ prosiliście o to niejednokrotnie w komentarzach, a także w mailach, które otrzymujemy, a tych otrzymujemy naprawdę sporo od Was. Śledzimy zmiany, śledzimy różnice w tekstach, dokumentach przed- i posoborowych na przykładzie konkretnych słów, konkretnych osób, czyli właśnie magisterium Kościoła w postaci soborów, synodów, a także samych papieży. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, od tego zaczniemy, Lumen Gentium, z 21 listopada 1964 roku. Dokument jest takim połączeniem, konglomeratem tego, co rozdzielone. Hierarchii i świeckich, urzędu i charyzmatu, sakrum i profanum, instytucjonalność i nadprzyrodzoność życia, świat i Kościół, doczesność i wieczność. Kościół to lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz wspólnota wiary, nadziei i miłości. Kościół to nowy lud Boży. Jedni do Niego już należą, a inni są do Niego przyporządkowani, to znaczy wezwani, aby stali się Jego częścią. W pełni do Kościoła wcieleni są katolicy, bowiem Kościół założony przez Chrystusa trwa w Kościele katolickim. Jednak i poza Jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, będące elementami Kościoła Chrystusa. Dlatego katolików łączy więź z innymi chrześcijanami przyporządkowanymi do Kościoła. Katolikami, którzy są jakby przyporządkowani do Kościoła, są jeszcze ci, którzy nie przyjęli Ewangelii. Żydzi, muzułmanie, a nawet ci, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej prowadzić uczciwe życie. Prawdę, jaką się u nich znajduje, to przygotowanie do Ewangelii. Sobór zrezygnował tym samym z traktowania nie katolików jako schizmatyków, heretyków czy wręcz ateistów. Konieczność Kościoła do zbawienia dotyczy tylko katolików. Inni dostępują zbawienia tylko w Bogu w znany sposób. Życie konsekrowane nie jest osobnym stanem w Kościele. Nie należy ono do hierarchicznej struktury Kościoła. Ojcowie Soboru uznali, że Maryja jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Nie zdecydowali się jednak na ogłoszenie jej Matką Kościoła. Zrobił to samodzielnie papież Paweł VI na życzenie polskich biskupów na zakończenie trzeciej sesji Soboru 21 listopada w 1964 roku. Ta konstytucja podkreśliła, że prawdziwa pobożność maryjna polega na naśladowaniu cnót Matki Bożej. Oznaczało to zdystansowanie się do powszechnej w tamtym czasie mariologii przywilejów, jednak bez jej odrzucenia. Dekret o katolickich kościołach wschodnich, Orientalium Ecclesiarum z listopada 64. Dekret uznał, że katolickie kościoły wschodnie to nieodmienne obrządki liturgiczne kościoła katolickiego, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Kościoły, które mają własną liturgię, dyscyplinę kościelną, dziedzictwo duchowe. W sprawach sakramentów przywrócił prawa prezbiterów do udzielania sakramentu bierzmowania. Dekret o ekumenizmie Unitatis Redintegratio z właśnie listopada 64 roku jest uważany za jeden z najbardziej przełomowych dokumentów Vaticanum Secundum. I tutaj jest cytat z Lumen Gentium, tu się powołam. Inaczej niż w ciągu dziesięcioleci poprzedzających sobór, nie chodzi tu już przede wszystkim o wydzielenie siebie wobec innych, lecz o podkreślenie tego, co wspólnie chrześcijańskie. Uznano innych chrześcijan za usprawiedliwionych z wiary, włączonych przez chrzest w Chrystusa i dlatego nazwano ich braćmi w Panu. Liczne i ważne elementy Kościoła mogą istnieć poza widzialnym obrębem Kościoła katolickiego. Między katolikiem a resztą chrześcijan istnieje niepełna wspólnota i profanacjami. To właśnie czynią głowy lokalnych kościołów tak naprawdę. W soborowym dokumencie Unitatis Redintegratio nie ma wzmianki o dwóch wcześniejszych dokumentach na ten sam temat, Satis Cognitum Leona XII i Mortalium Animos Piusa XI, rewelacyjnych encyklik, które bardzo różnią się doktrynalnie właśnie od tejże konstytucji, tego dokumentu, a także od dokumentu soborowego Ut Unum Sint papieża Jana Pawła II. Należy ukazać poprzez omówienie obu dokumentów, dlaczego wcześniejsze nauczanie było błędne, albo dlaczego teraz jest odmiennie interpretowane.
od czasu Soboru Watykańskiego magisterium często ignoruje wcześniejsze dokumenty, stoi w jawnej opozycji do obecnego nauczania, co prowadzi do zamętu, konfliktu wewnątrz Kościoła bez podania wytłumaczenia czy uzasadnienia. Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego, Perfecte Caritatis, z 65 roku, mówi o życiu zakonnym w kontekście powszechnego powołania do świętości. Nakazał zmianę stroju zakonnego, co stało się podstawą do rezygnacji z habitów przez wiele zgromadzeń. Pozwolono na zamykanie instytutów i klasztorów, które nie rokują uzasadnionej nadziei dalszego rozwoju. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Nostra Aetate, 28 października 65 rok, to jest przełomowy dokument soborowy, uznał wartość religii niechrześcijańskich. Kościół katolicki nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Wymienił te elementy w hinduizmie, buddyzmie i islamie. Wskazał na zakorzenienie Kościoła w dziejach i wierze Żydów, z których wywodzą się Chrystus i apostołowie, oraz na duchową więź, która go z nimi łączy. Podkreślił nieodwołalność ich wybrania przez Boga, do tej pory pozostają umiłowanymi dla Boga, zdejmując z Żydów ciążącą na nich przez wieki winę za śmierć Chrystusa. Wyjaśnił, że Żydzi nie mogą być przedstawiani ani jako odrzuceni przez Boga, ani jako przeklęci, co jakoby wynika z Pisma Świętego. Więc potępiono tak zwany antysemityzm, to jest wymysł żydowski. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, Dei Verbum, 65 rok. Odeszła ona od wyłącznie doktrynalnego odczytywania objawienia, umieszczając je w kontekście biblijnym i ukazując egzystencjalną wartość Bożego objawienia. W objawieniu widzi odpowiedź wiary człowieka na skierowane do niego zaproszenie do wspólnoty z Bogiem. Nie jest ono tylko zbiorem prawd, które trzeba przyjąć do wierzenia. Jego częścią są nie tylko Boże słowa, ale i czyny. Zrezygnowała z trydenckiego ujęcia Pisma Świętego i tradycji jako dwóch odrębnych źródeł objawienia, uznając oba za powierzony Kościołowi jeden święty depozyt Słowa Bożego. Dokonując interpretacji Słowa Bożego, żywe magisterium Kościoła nie stoi ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy. Wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga. Biblia zawiera jedynie prawdę dotyczącą zbawienia. Przywróciła do łask ta konstytucja Stary Testament, który był nieraz pomijany przez katolików, ukazując go w kontekście całych dziejów zbawienia i wskazując na nieprzemijającą wartość jego treści, odchodząc od ostrożności w udostępnianiu Pisma Świętego świeckim, głosiła, że jest rzeczą niezbędną, aby mieli do niego dostęp. Postulowała dokonanie nowych przykładów Pisma Świętego, w tym ekumenicznych dla niechrześcijan. Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam Actuositatem, 65 rok. Fałszywy to obraz Kościoła, w którym duchowni zajmują się rozdzielaniem darów duchowych, a do świeckich zaś należy ich tylko przyjmowanie. To słowa Jana Pawła II. Świeccy pełnią swe apostolstwo zarówno w Kościele, jak i w świecie, tak w porządku duchownym, jak i doczesnym. Deklaracja o wolności religijnej, Dignitatis Humanae, jest to nowość w nauczaniu, mówiąca o stosunku Kościoła do świata, dialogu międzyreligijnego. Sobór przezwyciężył skrajny pogląd, który domagał się, by deklaracja gwarantowała wolność tylko dla religii prawdziwej i uznał prawo do wolności wszystkich religii, a nawet szerzej prawo do wolności w sprawach religii. Deklaracja podkreśliła, że prawo do wolności religijnej jest zakorzenione w godności osoby ludzkiej. Polega zaś ona m.in. na tym, że nikt nie może być zmuszany do działania wbrew własnemu sumieniu. Obowiązkowi poszukiwania prawdy, które narzuca się sumieniu tylko siłą samej siebie, ludzie mogą sprostać tylko wtedy, gdy będą cieszyć się wolnością od przymusu zewnętrznego. Przymusu nie można stosować w sprawach religijnych, gdyż akt wiary ma charakter dobrowolny. Choć więc ojcowie soborowi uznali, że jedynie prawdziwa religia istnieje w Kościele katolickim, to jednocześnie ze względu na wolność religijną przyznali, że nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Wolność religijna jest więc także prawem ludzi niewierzących. Władze nie mogą też narzucać obywatelom wyznawania lub wyrzekania się jakiejś religii. Jednocześnie mają prawo bronić się przed nadużyciami popełnionymi pod pretekstem wolności religijnej. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Adresowana do wszystkich ludzi, konstytucja zawiera ofertę dialogu Kościoła z całą rodziną ludzką. Bada znaki czasu, interpretuje je w świetle Ewangelii, tak aby w sposób dostosowany do każdego pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia doczesnego i przyszłego oraz ich wzajemną relację. Konstytucja podkreśla godność osoby ludzkiej, podkreślając, że człowiek będący na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo, stanowi centrum wszystkiego. Osoba ludzka ma być podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych, przewyższa bowiem wszystkie rzeczy,
uznaje podstawową równość wszystkich, postrzega małżeństwo jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a akt małżeński jako szlachetny i godny sposób wzajemnego obdarowywania. Wezwała chrześcijan, by w sprawach doczesnych uznawali uprawnione różnice poglądów i szanowali tych, którzy swych poglądów uczciwie bronią. Podkreśliła, że Kościół chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi, kierując się jedynie miłością ku prawdzie. Zdaniem kardynała Glempa, Kościół musi się nieustannie odnawiać, a więc odczytywać znaki czasu, by skutecznie wypełniać swoją zbawczą rolę w rzeczywistości ziemskiej. Uważa się, że to był koniec katolicyzmu. Oto jedna z historycznie uwarunkowanych kulturowo-społecznych form Kościoła wyczerpała swoje możliwości. Tak teolog Thomas Halik podsumował całość. Kościół znalazł się już na etapie katolickości jako powołania do uniwersalizmu. Rozstanie się z pradawnością w Kościele, którą symbolizuje trydent, kardynał Ottaviani, rzeczywisty szef świętego oficjum i nieformalny lider soborowej ultraortodoksyjności i konserwatyzmu tradycyjnego, przemawia zbyt długo, gdy nie reagował na monity, bo był przygłuchy, wyłączono mu mikrofon. Urażony nie pojawił się następnego dnia, ale już rankiem ukuto wytłumaczenie nieobecności. Oto purpurat nie znalazł swego samochodu, wsiadł więc do taksówki ze słowami na sobór, a kierowca zawiózł go do trydentu. Gdyby go nie było, Kościół mógłby przybrać kształt jednej wielkiej sekty. Bez teologii świeckich i rad diecezjalnych, bez synodów biskupów i konferencji episkopalnych, bez wolności religijnej i dialogów z religiami, bez ekumenizmu, więzi z Żydami, ale nadal z indeksem ksiąg zakazanych i ze świętym oficjum, z celebracjami po łacinie, uniknęlibyśmy Jana Pawła II, rachunku kościelnego sumienia, kajania się za chwalebne karty Kościoła, jak krucjaty w obronie i odpowiedzi na profanowanie miejsc świętych, przez islam, czyli wojny sprawiedliwe, lub Trybunał Kościoła Inkwizycję w obronie doktryny. Ratzinger tak konstatuje. Z dzisiejszego kryzysu wyjdzie Kościół jutra. Kościół, który wiele utracił, stanie się maluczkim i będzie musiał zaczynać od początku. Nie będzie już mógł wypełnić wiernymi swych świątyń, które zostały zbudowane w okresach wysokiej koniunktury. Kapłan wyszedł z soboru jako wielki i zapomniany. Świeccy dotąd traktowani przedmiotowo uzyskali podmiotowość polegającą na zrównaniu ich z osobami konsekrowanymi. Zakwestionowano celibat kapłański, wyrazistsze aspiracje katolickich sufrażystek do kapłaństwa.